Jak obiecałam, tak zacznę. Monalizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie. Gdzieś to słyszałem, poczekaj, gdzieś to było, słyszałem jakieś... jak było dalej? Nie wiem. Rysowałem serca dwa. Ojejku. Paweł Stasiak, Paweł Stasiak z nami dzisiaj, tylko ja mam dylemat. Czy Papa Dance, czy Papa D, czy Pablosson, czy po prostu Paweł Stasiak? Tutaj jest Paweł Stasiak. Nasz zespół to jest, w 84 to był Papa Doc, później był Papa Dance, w międzyczasie jeszcze Papa D. I od momentu, kiedy rozpoczęliśmy tę działalność, już pod skróconą nazwą, tego się po prostu trzymamy. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, jakie ludzie mają odczucia, słysząc którąkolwiek z tych nazw. Pablosson to jest mój taki projekt dodatkowy, zupełnie bardzo świeży i bardzo młodziutki jeszcze, ze Szwecji w dodatku po angielsku, więc na razie nie rozmawiajmy o tym. Natomiast tutaj najważniejsze jest to, że jesteśmy dzisiaj w Tarnowie, bierzemy udział we wspaniałym koncercie w samym centrum na rynku i bardzo się z tego cieszymy. Tych przebojów było bardzo dużo. Ja zaczęłam od tego, co mnie najbardziej w głowie gdzieś tam utkwiło i siedzi, ale przecież był nasz Disneyland, było Kamikadze, co jeszcze było, Olala i tak dalej, i tak dalej. Masz swoją taką ulubioną piosenkę, ulubiony swój własny szlagier? Bardzo trudno jest mieć ulubioną piosenkę spośród piosenek, które śpiewa się ponad 30 lat, bo jednak jest, może nie nazwałbym tego wypaleniem, ale jest coś takiego, takie bardzo bliskie przyzwyczajenie do tego, że już się traktuje tę piosenkę trochę inaczej. Nawet jak się ją słyszy gdzieś tam w radiu, czy nie bezpośrednio, że się wykonuje akurat w danym momencie, to zupełnie inaczej się odczuwa, słuchając taki utwór. Bardzo lubiłem kiedyś Ocean Wspomnień, bardzo lubiłem Nietykalnych. Świetnie mi się nagrywało na Story, tym bardziej, że to była pierwsza moja piosenka w studiu. I to są takie moje ogromne sentymenty. Natomiast każda piosenka z repertuaru zespołu Papa Dance z lat 80. to są ogromne emocje, ogromne przygody, wspaniałe spotkania. I tak naprawdę, nawet jeżeli jest taki moment, że któraś się troszeczkę bardziej znudzi, to wychodząc do ludzi i widząc ich reakcje, i widząc, że śpiewamy razem, to jest zupełnie co innego. Wciąż pamiętają, prawda? Tak jak ja. No, pamiętają słowa, muzykę. Czasami jest tak, że nawet jak mi się tam trafi zapomnieć, to ja im daję i od razu mi przypominają, jak tam dalej leci. Także wszystko jest bardzo dobrze. Od tych lat 80., o których mówimy, sporo się zmieniło. Był też epizod aktorski, między innymi. Co jest bardziej pociągające? Co jest wielką frajdą? Bycie piosenkarzem czy aktorem? Muzyka to jest coś takiego, co albo ma się w sobie, albo się tego nie ma. I albo sprawia radość wychodzenie muzycznie na scenę i dzielenie się tym, albo nie. Z aktorem to chyba jest trochę inaczej, bo tutaj jednak przede wszystkim człowiek wciela się w zupełnie inne postaci. Tutaj my dajemy siebie, my pokazujemy, kim jesteśmy. I albo jesteśmy szczerzy i publiczność nas akceptuje i chce nas takich i dzięki temu przychodzi na nasze koncerty, albo nie wiem, wyczuwa jakiś fałsz i że to jest jakaś głupia poza i po prostu nie przychodzi, nie chce z tego słuchać i na tym się kończy. Natomiast myślę, że wszystko na różnym etapie działalności ma swoje takie plusy do tego, żeby właśnie spróbować, żeby zorientować się, jak to jest i żeby zorientować się, czy może to pomóc w rozwoju. Bo moim zdaniem jest tak, że jeżeli troszeczkę uszkniemy, będąc piosenkarzem takiej sztuki aktorskiej, to możemy się rozwinąć i na przykład w interpretacji piosenki w następnych nagraniach to nam może pomóc. Ale widzę też, że aktorzy, którzy na co dzień grają i w pewnym momencie nagle mają jakieś takie zadanie piosenkarskie, to też im pomaga zupełnie w drugą stronę. Także rozwijajmy się po prostu. Paweł Stasiak to nie jest chłopiec, choć wygląda jak chłopiec, dlatego muszę cię zapytać. Ale też nie jest dziewczynka. No nie, dziewczynka to nie. Zdecydowanie nie, ale muszę cię zapytać o to, po prostu, jak to się robi, żeby tak dobrze wyglądać? Dbasz o siebie jakoś szczególnie? Myślę, że dbam o siebie tak jak większość osób, które po prostu, nie wiem, świadomie korzystają ze wszystkiego, co daje im życie. Uwielbiam spotkania z ludźmi, uwielbiam wymianę energii, uwielbiam to, żeby się też gdzieś tam zatracić momentami, ale też nie na tyle, żeby całkowicie poza swoją świadomością gdzieś tam istnieć i później, nie wiem, przypominać sobie przez parę lat, co ja robiłem wcześniej, bo to też nie o to chodzi. Uważam, że wszystko w jakimś tam umiarze działane i odczuwane i robione przez wszystkich, to chyba jest całkiem normalne. Natomiast mamy takie czasy, że mamy dużą łatwość do tego, żeby dbać o siebie, żeby, nie wiem, korzystać z coraz większej możliwości działań sportowych, żeby zwracać uwagę na to, co jemy.
jak jemy, kiedy jemy, jak często, jak dużo, jak mało i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jeżeli może to być taką fajną pasją, oczywiście też bez szaleństwa, to jest całkiem dobrze. No dobra, to teraz zapytam się, dla kogo dzisiaj robisz muzykę? Ja robię muzykę dla tych, którzy chcą słuchać. Myślę, że będąc w zespole od prawie 35 lat, bo w przyszłym roku mamy ten taki rok jubileuszowy, to chyba nie ma czegoś takiego, że wypuszczamy piosenkę z myślą o tym, że na przykład jakaś tam grupa ludzi to będzie najlepsza do tego, żeby słuchać takiej piosenki. My mamy swoją tożsamość, wiadomo, czego można się po nas spodziewać. Niespecjalnie mocne gitary na tym koncercie dzisiaj, chociaż gitarowo i dynamicznie będzie na pewno. Niespecjalnie jazzowo i kwinty synkopowane jakieś sytuacje, chociaż w oceanie wspomnień są różnego rodzaju też przeloty muzyczne takie, że muzycy jazzowi też słyszałem, że grają swoje wersje tej piosenki. My jesteśmy wykonawcą, który jest po to, żeby rozbawiać publiczność. Ludzie mają się przy nas dobrze bawić, dobrze czuć, zapominać o swoich problemach i chociaż na chwilę wchodzić w ten nasz świat. Jeżeli to się udaje, to jest bardzo dobrze. Nie ma innej ideologii, nie będziemy burzyć murów, nie będziemy wymyślać jakiejś ideologii, nie wiem, czy wchodzić w politykę, czy w jakieś tego typu sprawy. Inni wykonawcy są od tego. My jesteśmy tutaj od zabawy. Chociaż też mamy taką zabawę, że czasami trzeba się po prostu zatrzymać nad ważnymi momentami w życiu i na to też zwracamy uwagę. Po prostu życiowo, normalnie, ale z dobrą energią. I tego można się spodziewać. I do tych wszystkich ludzi adresujemy piosenki, a w związku z tym, że tak szeroko, to myślę, że nie ma jakiejś takiej grupy odbiorców, że to tylko ci ludzie, na przykład, którzy nas słuchali w latach 80., chociaż na pewno oni mają ogromny sentyment do tych piosenek i mają wielką też siłę dzięki temu, przychodzą na nasze koncerty, że pamiętają te utwory. Ale jest też ogromna grupa ludzi młodych, którzy przez to, że uwielbiają brzmienia lat 80., gdzieś tam grzebią w nagraniach tamtych wykonawców, nagle dogrzebują się gdzieś tam do naszych płyt i odkrywają nas. I to jest bardzo piękne. I naprawdę się z tego należy cieszyć. I w związku z tym gramy dla wszystkich. No to jeszcze jedno pytanie. Czy Paweł Stasiak jest osobą pokorną i już z pełną taką absolutną akceptacją akceptuje wszystko, co przynosi życie? Czy nie? Czy się buntuje czasem? Ja myślę, że trzeba być pokornym, ale nie należy rezygnować z buntu. Bunt jest czymś bardzo naturalnym i musimy wiedzieć, po co jesteśmy, co chcemy robić, musimy mieć swój cel. Jeżeli coś nam stoi na przeszkodzie, nie możemy mieć takiej pokory przesadnej, że po prostu w tym momencie się odwracamy i rezygnujemy z tego. Nie możemy rezygnować, musimy iść do przodu. Czasami ten sposób do rozwiązywania danego problemu może okazać się słaby i może okazać się po prostu niemożliwy do wykonania w danym momencie, ale możemy wtedy odczekać i wtedy wykazujemy się taką mądrością, cierpliwością i takim spokojem, albo po prostu spróbować jakiegoś innego sposobu obejść z jednej, z drugiej strony, albo jeszcze w jakiś inny sposób. No w każdym razie na pewno jest tak, że pokora jest bardzo ważna ogólnie do życia, ogólnie do tego, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, co mamy do zaproponowania i o tym, że jesteśmy naprawdę takim samym człowiekiem jak wszyscy inni, którzy się na tym świecie pojawili, ale oprócz tego realizujmy swoje cele, realizujmy marzenia i chyba to jest najważniejsze. Marzenia się spełniają? Spełniają się. Ważne jest też, moim zdaniem, żeby nie wszystkie się spełniły do końca, bo jak się wszystkie spełnią, to będzie strasznie, ale nam to chyba nie grozi, bo my co chwilę jakieś nowe wymyślamy, w związku z tym myślę, że tych marzeń będzie dużo, ale mam nadzieję, że też coraz więcej z tych marzeń będziemy spełniać.